A więc witam was kochani w trzecim odcinku z Sahary Zachodniej. Właśnie znajdujemy się w mieście Ad-Dakhla. Oddechniemy tutaj jeszcze jeden dzień, ponieważ wczoraj przyjechaliśmy po 219 km trasy. Pokonaliśmy ją w nocy. Obecnie znajduję się na rondzie, na wjeździe do miasta. Jadę teraz na krótkie zakupy, żeby było co żryć. I zobaczymy się dalej. Nasze obozowisko rozbiliśmy na takiej oto plaży. Ad-Dakhla, moi kochani, jest drugim co do wielkości miastem na Saharze Zachodniej. Ze statystyk na rok 2014 liczyła około 106 tysięcy mieszkańców. Znajduje się na półwyspie Jala, 450 km od Fuerteventury i Kanarów. Tak właśnie wyglądają przedmieścia przed bramą wjazdową Ad-Dakhli. Jest to no, mało zamieszkana część. Tam dalej w głąb, jak pojedziemy, zobaczycie bardziej zamieszkałą część. Od kilku lat miasto postanowiło postawić większy nakład na turystykę, ponieważ no, dużo turystów tutaj przyjeżdża i korzysta z takich sportów jak windsurfing. Spędza dużo czasu na plaży oraz jest tu wiele restauracji, w których przesiadują właśnie cudzoziemcy. Jeden z ładniejszych meczetów, który tu się znajduje, właśnie na obrzeżach miasta. Jeszcze na obrzeżu miasta. A tak, kochani, prezentuje się brama wjazdowa do miasta Ad-Dakhla. Fragmenty pozostałości po Hiszpanach. Nie mogę ogólnie zbytnio tego rejestrować na wideo, ponieważ Marokańczycy zrobili sobie tam obiekt militarny, a dokładnie jest to lotnisko militarne. No i wiecie, za takie rzeczy co można. Przed wjazdem do miasta, kochani, spotkacie też 7 batalion Żyni. Jest to batalion no, obrony terytorialnej, tak myślę. A w sprawie co do lotniska wojskowego, o którym wam mówiłem, to jest i lotnisko wojskowe, a po prawej stronie na wjeździe do miasta znajdziecie lotnisko normalne, cywilne. Za mną fragment dzielnicy, która jest no, ekskluzywna i w budowie ogólnie. Postawili tutaj grubo na sprowadzanie ludności z północy kraju. Tutaj droga prowadząca na lotnisko na drugim rondzie. Tak wygląda fontanna, która właśnie stoi na tym drugim rondzie. A to jest park obok. O pierwotnej nazwie Villa Cineros aż do 1976 do zmiany nazwy na Ad-Dakhla. Zaraz za rondem, po lewej stronie, jak wjeżdżacie do miasta, znajduje się park rozrywki dla dzieci, gdzie widać dużo dmuchanych skoczni, a także widać, jak prężnie to miasto się rozbija i buduje kolejne budynki. Jest to bardziej dzielnica luksusowa. Tutaj drugi meczet. I wrzucę wam jeszcze kawałek filmu z wczoraj, który nakręciłem, który ukazuje, jak dużo ludzi się tutaj modli. Tak jak widzicie za mną, piękna fontanna w pewnym parku w środku miasta. I co chciałem wam powiedzieć, z tego względu, że miasto nastawiło się grubo na turystykę, na każdym rogu praktycznie można spotkać tutaj pilnujących policjantów oraz wojskowych. Transporty wojskowe są tu normalnością i praktycznie co chwilę jesteście w stanie zobaczyć jakichś wojskowych, którzy popierniczają sobie na małych motorkach lub jadą po prostu ciężarówką. Tak wygląda ten oto park. Na pewno jest to przyjemne miejsce, zadbane miejsce, gdzie można odpocząć sobie. Mimo tego, że mamy teraz okres zimowy już prawie, temperatury tutaj są naprawdę wysokie i zalecam wam, żebyście kryli swoją głowę pod jakąś chustą lub czapką i nosili okulary przeciwsłoneczne, ponieważ
pierwszym szokiem, którego możecie dostać w takich krajach afrykańskich, gdzie jest naprawdę gorąco, jest to, że oczy po prostu muszą się przyzwyczaić do tego słońca, ponieważ jest bardzo mocne, chociaż nie odczuwa go się tak bardzo. Dopiero wychodzi to na koniec dnia, można powiedzieć, ponieważ kilkukrotnie już mieliśmy gorączkę od słońca. Trzecie rondo w Dachli, a to kolejny mały park obok. Tak prezentuje się wybrzeże w środkowej części miasta. Jest tu naprawdę bardzo pięknie. Tam w oddali przybliżymy, widzicie, okręt wojskowy. Dużo ludzi łowi tutaj ryby. A wracając co do ryb. Ad-Dakhla jest też słynna z przemysłu rybnego oraz przed miastem, jak się wjeżdża, są kopalnie soli. I to ogólnie jest gałąź przemysłu tego miasta. Widok drugiej strony ulicy od wybrzeża. Przed wami pomnik, a raczej taki mały monument, który został postawiony tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu Marokańcy dziękują organizacji światowej pokoju za wprowadzenie tutaj ładu i pokoju i że im pomagają. A za mną znajduje się czajniczek do parzenia herbatki. Typowo marokański, jest to część ich kultury, czaj, herbata. Mają bardzo dobrą herbatę, bardzo dobrą kawę, więc zapraszam do spróbowania, jak będziecie tutaj w Maroko. Tak jak mówiłem, turystyka pełną parą. Jest tu bardzo dużo restauracji oraz kawiarni i hoteli. Ciekawostką, którą właśnie przed chwilą widziałem, niestety chciałbym wam bardzo, bardzo ją pokazać, ale nie mogę, ze względu na to, że jest to obiekt militarny. Mijałem przed chwilą bardzo ogromny kompleks radarowy, znajdujący się w środku miasta, jak jedziecie na właśnie koniec Cypla. Jeżeli będziecie w Ad-Dakhli, to na pewno to zobaczycie, nie da się tego nie zobaczyć. Szkoda, że nie mogę wam tego pokazać, no ale takie życie. A jednak kimi w oko spróbowałem, nie wiem. A więc kochani, na tym zakończę nasz odcinek. Powiem wam, że Ad-Dakhla jest bardzo ładnym miastem, chociaż niedużym mimo tylu i tylu mieszkańców. Teraz będę się starał robić filmy bez muzyki, ponieważ muszę pomyśleć o tym, że ta muzyka, którą wrzucam, ma prawa autorskie i nie będzie możliwe zarabianie po prostu na tych filmach. A powoli, powoli już będziemy zbliżać się z Kubą do progu, gdzie mam nadzieję będziemy coś zarabiać na tej naszej twórczości z YouTube'a. Założyłem także Patronite'a, muszę go dzisiaj ogarnąć, wrzucę wam później link. Być może to też będzie nam pomocne, muszę go dobrze opisać. A ja zapraszam was do oglądania nowego odcinka u Kuby oraz śledzenia naszych mediów społecznościowych. Postaram się, żeby każdy następny materiał był coraz lepszy, żebyście mogli po prostu wycisnąć jak najwięcej także z tej naszej podróży. Chociaż czasami to naprawdę jest trudne, nie dość, że zmęczenie. To droga rowerem, musimy uważać na te rowery, żeby nam ich nie buchnęli. Też nie chcemy się wszędzie zapuszczać, ponieważ to kosztuje nas bardzo, bardzo dużo czasu. Montaż materiałów tak samo, ja wczoraj kleiłem materiał aż do samej późnej nocy, dlatego tak późno wpadł. Mam nadzieję, że podobał się wam ostatni materiał, no ostatni materiał na razie z muzyczką. Ten film jest kompletnie bez. Postaram wam się także w kolejnych odcinkach więcej opowiadać o tym wszystkim. Będę wyciągał różne ciekawostki z miasta i po prostu, żebyście mieli obraz taki, jak to wygląda faktycznie. A kończąc, moi kochani, dzisiejszy odcinek, chciałbym wam jeszcze opowiedzieć pewną historię pewnego pana, którego poznałem, który pilnuje pewnego kempingu. Tutaj w Dachli jest bardzo serdeczny i miły. Jest to człowiek wykształcony. Skończył studia wyróżnione dyplomem. I rzeczywistość go po prostu zmusiła do tego, żeby spróbować uciec do Europy. Lecz niestety po dwukrotnej próbie pokonania Atlantyku w stronę Kanarów nie udało mu się niestety. Dwa razy zatonęła jego łajba, a raczej łajba, którą miał być przetransportowany w stronę lepszego życia.
utracił wszelkie środki do życia, utracił dom, pieniądze, ponieważ chciał zaryzykować. Za drugim razem praktycznie utracił swoje życie, ledwo co dopłynął do brzegu. No i w tym momencie pracuje tutaj na kempingu, broni tego kempingu jako po prostu ochroniarz. No i jest to bardzo serdeczny człowiek i chciałbym wam tutaj dać taką myśl z mojej strony, że spójrzcie na to życie, jakie się ma. Wiele ludzi ma po prostu bardzo ciężkie życie, a mimo wszystko potrafią wyciągać z tego wszystkiego inne wnioski i próbować dalej. I uśmiechać się i być szczerzy po prostu wobec innych ludzi. Powiem, że pomaga nam bardzo ten gościu, że jeżeli chcemy załatwić jakiś prąd czy coś, i to całkowicie za darmo, my nic za to nie płacimy. No i to się bardzo szanuje w tych krajach też afrykańskich, a zwłaszcza tutaj w Maroko, że poznaliśmy naprawdę wielu ludzi podczas tej podróży. I zachęcam was też do tego, żebyście wy starali się pomagać innym ludziom. Oczywiście wszystko w granicach rozsądku, ponieważ wiecie sami, jakie jest życie. Nie zawsze ten, co jest miły, uśmiechnięty, okaże się dobrym człowiekiem. Ale warto zawsze dać szansę i spróbować. Kończąc ten odcinek, chciałbym was właśnie zachęcić jeszcze raz do oglądania kanału Jakub Włóczęga oraz śledzenia dalszej naszej podróży, wspierania nas, dokładania jakiejś cegiełki od siebie. Bardzo będziemy wam wdzięczni, a na pewno też się odwdzięczymy materiałami oraz różnymi innymi pomysłami, które nadchodzą. Jest to dopiero krótki czas, gdzie zaczęliśmy naszą podróż i podróżujemy coraz to w głąb. Mamy nadzieję, że wszystkie materiały, które robimy, wam się podobają, że widać ten progres z naszej strony, że jednak macie dalej tą ciekawość tego, co robimy. Ostatnio powiem wam, że naprawdę sam jestem zdziwiony, ponieważ te 219 km, być może trochę mniej, 219 albo i ponad, ponieważ czasami krążymy, a na nawigacji pokazuje tak, a nie inaczej. Jest to dla mnie rekord ogólnie. Nigdy w życiu jeszcze nie przejechałem takiej odległości na raz, jeszcze z obciążeniem, i to znacznym. No ale żyjemy, odpoczywamy dzisiaj. I teraz będziemy się kierować dalej w stronę Mauretanii i ostatniego dosyć dużego miasta, czwartego co do wielkości miasta na Saharze Zachodniej, marokańskiej. I widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdro!